Dla Polski nadszedł czas próby. Na wschodzie po ciężkich walkach odzyskujemy Lwów. Na zachodzie, w Poznaniu, przyjazd Paderewskiego roznieca iskrę wolności. W Powstaniu Wielkopolskim pokonujemy niemieckich zaborców. Na Śląsku wywołujemy 3 zbrojne powstania. W 4 plebiscytach usiłujemy zdecydować o naszych granicach z Niemcami. Na północy generał Haller przyłącza wybrzeże Bałtyku do Polski. W Pucku dokonuje zaślubin Polski z morzem. Na zawsze. W marszu na zachód setki tysięcy bolszewików wdzierają się na teren Rzeczpospolitej. Stawiamy im opór. Armia Czerwona jest nie do zatrzymania. Do czasu. Zjednoczeni stajemy do walki. Bogu zawierzamy los ojczyzny, a Piłsudski planuje ostateczny cios. I wygrywamy. Niebezpieczeństwo minęło. Bronimy Europy przed krwawą rewolucją komunistów. Na rozkaz Piłsudskiego, pod pozorem buntu, generał Żeligowski zajmuje Wilno. Powstaje państwo Litwa Środkowa, która przyłącza się do Polski. Gdy na frontach trwa walka, budujemy państwo. Stoimy przed ogromną pracą nad zjednoczeniem ziem polskich. 3 zabory musimy scalić w jedno. Wybieramy demokratyczny parlament. Stanowimy prawa, tworzymy rząd. Wreszcie możemy decydować o sobie. Przyznajemy kobietom prawa wyborcze. Zniszczona i wycieńczona zmaganiami ojczyzna potrzebuje gruntownej odbudowy. Powracający z pola walki żołnierze dalej służą Polsce. Projektujemy, konstruujemy i budujemy. Polski duch przenika do światowej kultury i nauki. Spełniamy marzenie o nowoczesnym, zasobnym i silnym państwie. Budujemy Instytut Radowy, któremu Maria Skłodowska-Curie przekazuje bezcenny gram radu. Wreszcie możemy odpocząć. Cieszyć się życiem. Jednak nie na długo. Widmo wojny znów wisi w powietrzu. Dla Polski nadchodzi czas kolejnej próby. Niemcy i Związek Sowiecki zawarły pakt, by podbić Europę.